Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym, lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali go o tę przypowieść. Odpowiedział im: I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i zostaje wydalone na zewnątrz. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. I mówił dalej: co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Oto słowo Pańskie. Ewangelii składzą wszystkie moje grzechy. Wczoraj słyszeliśmy, jak to Pan Jezus odpowiedział na zarzut niemycia rąk przed posiłkiem, nad tym, żeby być czystym, koszernym. Również chodziło o potrawy, które się spożywało. Do dziś Żydzi mówią o koszerności, czyli o takiej zdatności pewnych potraw do jedzenia dla Izraelity. Potrawy muszą być nie tylko w pewnym sensie dobrane, to znaczy na przykład mięso musi być ze zwierząt parzystokopytnych, bo inne mięsa są nieczyste. Świnia jest dlatego nieczysta, choć jest parzystokopytna, ponieważ tylko połyka, a nie ma czasu na przeżuwanie pokarmu, tak jak inne zwierzęta, jak koń, krowa, owca, które siedzą i mają czas na przeżuwanie. To ma przypominać Izraelitom, że Słowo Boże też spożywamy. I nie jest po to, żeby je połknąć i dalej biec, tylko po to, żeby nad nim się zatrzymać, przeżuwać, smakować i zacząć tym żyć. Czyli po prostu medytować, rozważać. I to rozważanie Słowa Bożego dzisiaj kieruje nas w stronę pragnień Chrystusa, który pokazuje, że te wszystkie zasady związane z właśnie kaszrut, czyli z takim pokarmami, czy też kubkami, czy naczyniami odpowiednio przygotowanymi, czy są zdatne, czy są niezdatne, to wszystko Pan Jezus uznaje za czyste. Pan Bóg stworzył cały ten świat i ten świat jest czysty. Co może powodować, że człowiek jest nieczysty, czyli niezdatny do Królestwa Bożego? To nie pokarm, który je i wpada do żołądka, a potem się go wydala, ale myśli, ale to, co nurtuje w naszych sercach, to, co jest pozostałością po grzechu pierworodnym, to, co to jest taka skłonność, która później powoduje, że człowiek podejmuje decyzje i wychodzą z jego serca myśli, które są pewnego rodzaju decyzją. One jeszcze się nie zamieniają w jakiś czyn, ale już przygotowują ten czyn. Obmyślają, jakby to zrobić. Zrobić coś, co jest niezgodne z wolą Pana Boga. Co się nie nadaje do Królestwa Bożego. I zaraz z tymi myślami na pierwszym miejscu Pan Jezus wiąże nierząd. Nierząd to nie jest zdrada małżeńska, to jest związek pozamałżeński. Związek seksualny. No właśnie najpierw jest pożądliwość, gdzieś w myślach, gdzieś w sercu, a potem jest realizacja konkretnej rzeczywistości, podjęcia decyzji. Jakże często dzisiaj jest zgoda na zamieszkiwanie przed ślubem razem, na współżycie bez zobowiązań, jako zabawa, jako sport, jako uprawianie pewnej dyscypliny.
To wszystko jest nierząd. To czyni człowieka nieczystym. Człowiek, który staje się nieczysty, staje się niezdatny do tego, żeby słuchać Słowo Boże, żeby nim żyć, żeby go smakować. Nieczystość powoduje, że człowiek staje się jakby chory. Gdzieś w jego wnętrzu zaczyna się rozwijać jakaś ukryta choroba. Powoduje, że też zaraża tą swoją nieczystością innych. Może prowokować, może być człowiekiem, który nosi w sobie właśnie złe myśli. Te myśli przekazuje innym, tak jak zaraza, jak zarazki. Czasem te idee, te złe myśli mogą być o wiele gorsze niż bakterie i wirusy, z których można się wyleczyć. Czasem z takich złych idei, złych myśli, podstępnych, wątpliwych, pełnych złości, człowiek może całe życie być zatruty, może być jakby ukąszony, niezdolny do tego, żeby uwierzyć Bogu, zawierzyć Bogu i uwierzyć Kościołowi, też wierzyć Kościołowi. Dalej Pan Jezus mówi, że czyni człowieka nieczystym kradzież. Jakże często, tutaj Jan Paweł II przyjeżdżał w góry, ale w Skoczowie powiedział, że tkanka moralna narodu polskiego jest zraniona właśnie przez komunizm. W komunizmie była walka klas. Uznawano zabieranie bogatym na rzecz biednych czymś dobrym. Takie zbójeckie prawo, które tak naprawdę czyniło człowieka nieczystym. Przyzwolenie na kradzież w jakichś państwowych zakładach, a to sobie zakombinuje. To jest kradzież. To czyni człowieka nieczystym. Wszelkie kolaboracje, wszelkie nieuczciwości, szukanie korzyści finansowych. Jest kradzież. Również może być kradzież czyjejś myśli, czyjejś pracy takiej intelektualnej. To też może być kradzież. Również zabójstwa. Zabójstwa, to wiadomo, takie fizyczne, ale też można kogoś w sercu zabijać. Zabijać przez nienawiść, przez pogardę. Ale to się zaczyna gdzieś w sercu. To czyni człowieka nieczystym. Trzeba się bronić, modlić o to, żeby nigdy nie popaść w pokusę nienawiści, która może prowadzić do zabijania kogoś w swoim sercu, a potem czasem człowieka prowadzi do wypełnienia tej nienawiści w czynach. Kolejnym jest cudzołóstwo, jakże często małżeństwa rozpadają się. Cudzołóstwo jest w ramach małżeństwa. Małżeństwo doświadczone cudzołóstwem, zdradą, niewiernością bardzo cierpi nie tylko współmałżonek, ale też cierpi cała rodzina, szczególnie dzieci. To czyni nieczystym też rodziny. I dalej chciwość. Święty Paweł napisał, że korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Jak ktoś chce za wszelką cenę jak najwięcej pieniędzy, może być to nie wcale bogaty człowiek, może być po prostu biedny, ubogi, który nie ma pieniędzy, ale tylko cały czas myśli, co by zrobić, żeby mieć. To może rozwijać te złe myśli, które będą myślami związane z zazdrością, z jakąś przewrotnością, z podstępem, wyuzdaniem. Mogą pojawić się obelgi i pycha, która jest, można powiedzieć, najtrudniejsza do wykorzenienia. Pycha, która ma dwa oblicza. To są dwa oblicza kłamstwa. Jedno oblicze kłamstwa mówi, jestem lepszy od wszystkich, co będą tutaj tłumaczyć, sam wiem lepiej. A drugie oblicze, druga strona medalu, Jestem do niczego się nadaje, jestem śmieciem, lepiej, żeby mnie nie było. To też jest kłamstwo, kłamstwo szatana. Natomiast przeciwnością pychy jest pokora. Pokora, czyli prawda. Prawda o tym, jak jestem obdarowany, jaką mam misję, jaką mam swoją godność i umiem się cieszyć z tego, że Bóg mnie do czegoś posyła i mam pewną swoją godność, wyjątkowość na tym świecie. Tak jak Maryja, pokorna służebnica, śpiewała, że wielkie rzeczy uczyni mi Wszechmocny, odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Pokorna, dlatego wiedziała, jaką ma godność. Na końcu, jakby podsumowanie wszystkich grzechów, jest grzech, ktoś może powiedzieć, no dziwny grzech. Głupota to grzech? Tak. Każdy grzech jest głupotą. Ktoś tłumaczył, że szatan nie może być głupi, nie powinno się mówić, że szatan jest głupi. Jest głupi. Głupi, ponieważ głupio wybrał. Mógł żyć zawsze z Bogiem, wybrał życie bez Boga.
Rzeczywiście jest bardzo sprytny, bardzo inteligentny, przewyższa inteligencją całe wszystkie stworzenia, ale sama inteligencja może prowadzić do głupoty, bo jeżeli jest połączona z pychą, to pycha kroczy przed upadkiem, a upadek to grzech, czyli głupota. I teraz Pan Jezus zachęca nas do tego, żebyśmy mieli serce czyste, czyli mądre. Król Salomon miał mądre serce, był bardzo inteligentny, ale dopuścił tego serca pożądliwości. Namnożył różnych kobiet z różnych narodów, one sprowadziły różnych bożków i to okazało się w życiu Salomona, choć był bardzo uważany za wzór mądrości, to jednak okazał się pod koniec życia bardzo głupi. Nie bądźmy podobni do Salomona, choć był bardzo inteligentny, to jednak chcielibyśmy być podobni do Pana Jezusa. Pan Jezus powiedział, że tu jest coś więcej niż Salomon. Rzeczywiście, więcej, bo jest to Boża mądrość, mądrość krzyża. Dla Żydów ta cała mądrość Jezusa jest uważana za głupotę, za zgorszenie. Dla pogan także jest to głupota, ale to nie jest głupota. To jest ukryta mądrość i moc Boża. Dla tych, którzy mają nieczyste serca, zaśmiecone, nie widzą nic. Tak jak lustro, czy jak szyba potrzebuje umycia, żeby coś zobaczyć. Zobaczyć siebie, czy przejrzeć przez to szybę, zobaczyć, co jest dalej za oknem, to potrzeba czystości. My również, jeżeli będziemy dbać o tę czystość naszych myśli, naszych serc, będziemy widzieć więcej. Obietnica Pana Jezusa na górze błogosławieństw. Jedno z tych błogosławieństw brzmi: błogosławieni czystego serca, bowiem oni Boga oglądać będą. Niech tym wszystkim będzie uwielbiony Bóg, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.